Witaj bardzo serdecznie, Kasia Krasucka, motywujący nauczyciel języków z tej strony. Kochani, czas na lekcję języka duńskiego i zapoznanie się z pytaniem, które towarzyszyć może nam dzisiaj podczas naszych rozmów z Duńczykami. Pytanie z serii The Hard Talks brzmi: Hvordan slapper du bedst af? Hvordan slapper du bedst af? Krótkie pytanie, które oznacza, w jaki sposób najlepiej relaksujesz się. W jaki sposób relaksujesz się najlepiej? Slappe e oznacza relaksować się. Hvordan możemy tłumaczyć jak, w jaki sposób. Du, osoba jako ty. Możemy to pytanie powtórzyć kilka razy, tak aby nabrać pewności, że wymawiamy je poprawnie. I później pragnę zaprosić Ciebie i zachęcić Ciebie do tego, abyś odważył się zadać takie pytanie Duńczykowi. Po co? Po to, aby nawiązać rozmowę, krótki dialog. Nie tak ważne jest, abyśmy koniecznie zrozumieli w pełni odpowiedź naszego rozmówcy, ale abyśmy mieli odwagę mówić po duńsku, abyśmy nabierali każdego dnia coraz więcej pewności siebie, że jesteśmy w stanie coś powiedzieć, bo wiem, że wiele osób boryka się właśnie z tym problemem. Dużo rozumieją, ale boją się mówić. Więc aby pomóc Tobie przełamać tę barierę związaną z mówieniem po duńsku, pragnę podzielić się z Tobą kolejnym pytaniem, które pojawia się dzisiaj. Hvordan slapper du bedst af? Best tutaj będziemy traktowali jako najlepiej, najlepszy sposób. Co Hvordan slapper du bedst af? W jaki sposób relaksujesz się najlepiej? I tych sposobów może być bardzo dużo. Moglibyśmy odpowiedzieć na przykład jag läser böcker, albo jag sover, ja czytam książki, albo śpię. Jag är sammen med min familie, jestem razem z moją rodziną. Że te nasze odpowiedzi mogą być również krótkie, zwięzłe i na temat, jak to się mówi. W każdym bądź razie pamiętaj, że jeżeli odważysz się już zadać pytanie i nie zrozumiesz w pełni odpowiedzi Duńczyka, niech to Ciebie absolutnie nie zniechęca. Potraktuj to jako wyzwanie, którego się podjęłaś, zadając to pytanie. I to samo w sobie, ta odwaga, że odważyłeś się zapytać o coś po duńsku, zasługuje na aplauz, zasługuje na nagrodę, zasługuje na pogratulowanie sobie właśnie tej odwagi. Do tego Ciebie dzisiaj zachęcam. No cóż, na zakończenie dodam tylko, że mocno trzymam kciuki za Twoje postępy językowe, bo naprawdę wierzę w to, że każdy z nas, bez względu na wiek i umiejętności, jest w stanie przyswoić język duński do tego stopnia, aby swobodnie się nim posługiwać na co dzień. I ja wierzę w to, że Ty również potrafisz ten cel osiągnąć. Niech moc i duński będą z Tobą, a jeżeli duńskiego jest Ci mało, to zapraszam Ciebie również do lekcji duńskiego na żywo, która odbędzie się już w ten czwartek, 22 kwietnia o godzinie 20. Spotkamy się w klasie wirtualnej, więc nieważne, w którym miejscu na świecie jesteś, możesz do nas dołączyć. Liczba miejsc w klasie wirtualnej jest niestety limitowana, także warto zarejestrować się jeszcze dziś. Link do rejestracji znajdziesz w opisie do tego nagrania. Także mam nadzieję, że się też spotkamy tam, jeżeli chciałbyś poznać dużo więcej zagadnień i duńskich zwrotów, to serdecznie Ciebie zapraszam. Lekcja jest zupełnie darmowa, nic nie kosztuje, a na pewno wiele możesz z niej wynieść. A dziś pamiętaj, odważ się, aby zadać pytanie Duńczykowi. To albo jakieś inne. Więcej pytań znajdziesz, przykładów pytań znajdziesz na stronie Facebook Kasia DK oraz na Instagramie Kasia Krasucka DK. Tak for i dag, og vi ses. Hej hej.